Troszeczkę sobie posprzątałem, musiałem usunąć troszeczkę materiałów z racji, że już mi się kończy zaś miejsce na urządzeniu. Tak to już bywa. Będzie trzeba pomyśleć o czymś innym. Jakoś wilgoć tu się nazbierała, nie wiem skąd. Możliwe, może z kropliny z czegoś, albo po prostu z pędzelka. Jakoś topnik taki jakiś mokrawy. Może wilgoć dostał albo coś, nie wiem, nie wnikam. Wszystko ładnie pokryte. Tu mamy jedną stronę. Teraz sobie pokryjemy drugą stronę. Szymina została na pędzelku od ostatniego razu. Mam nadzieję, że to będzie wiązać, bo mnie to troszkę niepokoi. Zawsze ten topnik jest taki bardziej gęsty. Ale zobaczymy w praktyce. Tutaj jeszcze sobie tak samo wszystko przelecimy, żeby nie było. I tak, od razu sobie to damy mniej więcej do lutowania. Jak to ma być, to z powrotem do woreczka. Nie wiem, czemu to mokre, ale nie wnikam. Teraz wszystko sobie poskładamy. I tak jak mówiłem, udało się. Jak ktoś lubi, bo zawsze na tych miedzianych elementach są wytłoczenia. To jest nasz przód. I tu już mi się udało, że napisy mam z przodu. To sobie też można obrócić, żeby było wiadomo, z czym mamy do czynienia. Za jakiś czas sobie to obrócę tak, żeby nic nie dotykało. Odsunę wszystko, co się może zafajczyć, dlatego porządek w miejscu lutowania musi być dość ok. I co? Szykujemy palnik i zaraz to lutujemy. Zaczynamy. Może mnie nie słychać. Jestem w masce. Bezpieczeństwo przede wszystkim. I podkreślam, że to nie jest instruktaż.
czas skończyć temat. Mamy wszystko polutowane, wyczyszczone, wystygło sobie przez noc. Tutaj sobie teraz nałożymy sznur teflonowy. Osobiście pierwszy raz sobie to kupiłem, zawsze to w pracy używaliśmy i jest to naprawdę idiotoodporne, warto się zapoznać z instrukcją. Robimy dla 1/2 cala, mam nadzieję, że będzie widać, 6-8 owinięć. Zawsze to robiliśmy, jak to się mówi, na Jana, ale zawsze warto zobaczyć na instrukcję i zobaczymy, jak to będzie trzymało wedle instrukcji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz fajna rzecz, tu jest nożyk ucięty i mamy teoretycznie zrobione. To sobie tutaj podciągniemy. Pyk, pyk. I zaworek zwrotny na zewnątrz, bo nas interesuje, żeby w tą stronę puszczał tylko. W paluszkach sobie wkręcimy, może że całe pójdzie, ale raczej nie. Tym bardziej, że tutaj te krawędzie są tak średnio obrobione, czyli na upartego mogę się skaleczyć, więc nie przesadzam, później sobie użyję narzędzia. I teraz drugą stronę. Czyli sobie tutaj przyłącze wodne zrobimy. Przyłączę do węża ogrodowego, można powiedzieć. I tak samo 8 zrobimy. I zgodnie z ruchem wkręcania, że nam się to będzie nakręcać. Jak będziecie zainteresowani, to wam pokażę, jak się konopie używa. A dokładnie chamf, czy włos anielski, jak tam kto woli. Teraz nie liczę, teraz patrzę, żeby było. Niestety się sam zagadałem i nie pamiętam, ile tego jest. Patrzę tak, żeby były wszystkie rowki w miarę zapełnione i tyle. Jechane. Bardzo szybki sposób. Jedynie co mnie zastanowiło, że tu jest data ważności, z czym się nie spotkałem albo nigdy nie zwracałem uwagę. Teraz jak mi to przyszło, to albo długo na regale leżało, albo coś. Tak to wygląda. Ok, teraz potrzebujemy. Tak, małe żaby sobie złapiemy. Będziemy kręcić tam. Dużymi żabami sobie złapiemy tu. Można klucze płaskie, żabki. Bądź to, co się ma pod ręką. Ja tutaj mam pod ręką te klucze, sobie korzystam z nich i jak to się mówi, może bez kamery by to szybciej poszło, ale chcę, żebyście widzieli, że to idzie w miarę łatwo. I czemu też to nie chciałem na konopie robić, bo te złączki plastikowe strasznie się źle robi na konopie. I teraz też taki mały lifehack, jak się skręca więcej rzeczy naraz, to warto skręcać od końca za rzecz i trzymać tu, gdzie, jak to się mówi, mamy zalutowane, bo jak to się dokręci, to później się samo zaczyna dokręcać po kolei. A z racji, że to jest teraz plastikowe, to nie możemy tak do końca. Teraz muszę powiększyć. Za dużo. I teraz sobie skręcimy to. I praktycznie jesteśmy gotowi. Troszeczkę jeszcze dokręcimy. Przód jest z tej strony, to sobie zostawimy. Jeszcze tam jest troszkę miejsca. Mam nadzieję, że się zmieści. Nie zmieści się. Dobra. Więc będzie musiało to zostać tak. Strzałka będzie z tyłu. Nie powinno się wracać, bo wtedy zazwyczaj się robi nieszczelne. A tutaj przynajmniej jest okazja, żeby powiedzieć, czego się nie robi. Nie powinno się wracać, bo zazwyczaj to się wiąże z tym, że będzie jakiś przeciek. To jest właśnie plus konopi, że konopie mają na to gdzieś,
A jak nawet gdzieś coś będzie sączyć, to one się napiją wody i z czasem uszczelnią. Więc bierzemy się za montaż. Zaraz zmienimy kamerę, żebyście widzieli. Ja też. I teraz tak. Wkręcamy sobie. Jak zawsze wszystko mam ręką skręcone. Nie wiem, czy dać tutaj, obejmę, czy tu. Tu wychodzi ładnie w cegle, tutaj w tej, żeby nie wyszło w fudze. No chyba jednak tutaj sobie to zrobię, to obejmę. Więc lecimy zaraz dalej.